kilka miesięcy jej realizacja się wydłużyła. To było spowodowane negocjacjami z generalnym wykonawcą. No bo wiadomo, wzrost cen materiałów, usług, robocizny nastąpił w sposób radykalny. Na to jeszcze kilka problemów technicznych, ale koniec wincy dzieło. Dzisiaj możemy być bardzo zadowoleni z tego, z tego rozwiązania komunikacyjnego. Ta inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców, nie tylko dla turystów, ale dla mieszkańców. Takich miejscowości jak Wicko, jak Białogarda, odciążając ruch samochodowy przez te miejscowości. Również istotna jest dla turystów, tak? Ułatwiając znacznie dojazd i poprawiając bezpieczeństwo. I myślę, że to jest najważniejsze. Przepustowość jest, więc... Jak pani zatrzyma tego faceta, to ja bym proszę. Ja to osobiście go skontroluję. Bardzo proszę, zapraszamy do... Dzisiaj symbolicznie otwieramy tę drogę, więc dlatego tak zatrzymujemy. Proszę bardzo.